Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Land of the Vikings. Co tam się dzieje? Coś się przepełniło. No i dobra, słuchajcie, kolejne zmagania. Tutaj jeszcze, słuchajcie, nie wybudował się młyn, nie wybudowały się spichlerze, więc na to musimy czekać, ale gdzieś tutaj myślę, że musimy skoncentrować się na tym, żeby jeszcze ogarnąć temat jakby upiększania, dekorowania i bla, 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 tego typu rzeczy. Ale to może znajdę chwilę gdzieś jeszcze poza nagraniami. Natomiast tutaj tylko tak doraźnie damy te pochodnie. Tak. Co by było jaśniej we wsi? Jak na razie to ciemno, jak nie powiem gdzie, u kogo. O, a tutaj jest. No to dlaczego ona się nie zapaliła? Ciekawa sprawa. Niby jest, a się nie pali. To tak tutaj zrobimy na razie. Myślę, że tutaj przy domach to priorytet wręcz, bo naprawdę jest ciemno. A w ten sposób to troszeczkę światła damy w życiu, żeby mieli. Okej. Zobaczmy, tu może być tak i tu może być, załóżmy, w ten sposób. Tutaj też światełko by się przydało. A tutaj to w ogóle by się przydało światełko i droga. O cholera. Ale mi się ciapnęło. Dobra. To tak zróbmy. Dobra, proszę uprzejmie. Tutaj też można byłoby, powiedzmy, gdzieś dać. O. Coś takiego. Dobra. Domy mamy również w tym oto miejscu. I też warto byłoby dać te pochodnie. Jeszcze jeden dom niewybudowany, jak my tam stoimy. 89 kłód, 40 desek. Jak na razie jeszcze ok. No i może być. Dobrze, tutaj gdzieś byśmy dali pochodnie, niech też sobie stoją. No jak na razie chyba może być. Zobaczmy jak tutaj przy morzu, bo tu jest problem. No ktoś chodzi głodny, 38 porcji jedzenia. Wydaje mi się, że tu to jak najbardziej te pochodnie powinny być, bo to takie, można powiedzieć, centrum wiochy. W związku z tym, no, dobrze byłoby, żeby było jasno. Tu na pewno mają ciemno. A jednak poruszają się, chodzą sobie. Żebym dla odmiany nie przesadził, bo później to będzie waliło po oczach niesamowicie. Tu mogę zrobić tak, tu mogę zrobić tak dla przykładu. Podobnie tutaj i tutaj. Pyk, pyk. Niech każdy taki domek ma tutaj swoje światło, ale tutaj to już nie trzeba, bo stosunkowo blisko drogi. No dobrze. Tu światełko się przyda. Tutaj też. O, a tu można zrobić naprzemiennie. Żeby nie było, nie? I gdzieś tu. Dobra. Tutaj mają światło ogarnięte. Więc dobrze. Tutaj też. No to jeszcze tylko załóżmy gdzieś w ten sposób to ogarniemy. O, tutaj też zrobimy naprzemiennie. Czemu nie? Temu też damy światło, niech ma. A co mu tam będę? A ten bezdomny chodzi, no patrz, kuźwa, jaka menda, no. O,
oświetlimy im drogę do pracy. Dobra. Wystarczy tego dobrego. 5 minut dekorowania. No i zorientujmy się, jak tu wygląda sytuacja, bo widzę, że łodzie do naprawy, natomiast nie rozumiem, dlaczego te łodzie się jeszcze nie naprawiły. Co z łodzią dla rybaka? Nie posiada jeszcze. No to chyba już czas najwyższy, o ile nie jest tutaj nic zajęte. Nie jest. Dobrze. Construction. Proszę uprzejmie. I proszę ładnie mi tutaj wybudować łódź, bo tam rybak nie ma łodzi. I moczy kija z pomostu. Dobra, jak pola? To też dosyć istotna kwestia jest. Mamy 30 farmerów. There are no active farmers. Ale z jakiego to względu nic się nie dzieje? Przecież to powinno tutaj się dziać. Powinno się siać. A tu się nic nie dzieje. No ciekawa sprawa. Czy ja przypadkiem nie mam zbyt małej ilości tych farmerów, czy coś źle zrobiłem i nie widzę? No tu wszędzie rośnie. Jęczmień również. Tutaj sobie ogarniają temat, tu ogarniają. Tutaj też i tutaj też. Tylko to pole. Może akurat to poletko trzymają na sam koniec. Cholera wie, może i tak być. Dobrze, jakieś zapasy drewna by się przydały, drodzy Państwo. Więc wydaje mi się, że stąd, jeżeli sobie zgarniemy, to będzie w miarę dobrze. A jeśli chodzi o mieszkańców, mamy 424 mieszkańców, 80, jakby tutaj, no, tego nastroju. No, nie ma z większego problemu, tak? Jak na razie. Tam Marta pisze cyklicznie, co trzeba zrobić. Marta, wiem, dziękuję. Będziemy sobie ogarniać temat powoli. Ja bym może wydał te 14 punktów, jakie uzbieram na ten tutaj perk. Bo Marta to tam też pisze krótko z więzieli na temat, rzuca komunikaty jedynie, nie? Że punkty do rozdania i tak dalej. Ja to widzę. Ale zbieramy. Więc nie wydaję, jak na razie. Jak tam krowy? Bo właśnie, tutaj pamiętamy, był pomysł na wyrżnięcie krów. W ogóle zwierząt, kurczaków też. No i patrzcie, i się kuźwa wzięły i odrodziły. Także to, no, jest to dosyć dobry pomysł. Ja bym przyspieszył trochę czas, słuchajcie. Tak, żeby szybciej ten młyn wybudowali. Teraz pytanie brzmi, czy my mamy zapasy jakieś tu? Nie, nie mamy. O, dopiero potrzebujemy narobić tych zapasów. Się też zastanawiam, czy nie mam zbyt małej ilości spichlerzy, nie? Bo w rezultacie to byłoby ile? 8, tak? 8 spichlerzy. Co tutaj się dzieje, że się nie dzieje? Zwiększyłbym liczbę budowniczych do 25 na razie. Niech oni mi to ogarną w miarę szybko. 12 desek jest. No te 12 desek trzeba przynieść. A chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, drodzy Państwo, ze względu na fakt, że jest problem, o, no dawaj, jest problem, słuchajcie, czasami z drewnem opałowym, to ja bym im postawił, zgodnie w sumie z Waszą sugestią, takie te storage'e do drewna, te magazyny, takie składziki, nie? Tylko szukam, gdzie tutaj jest miejsce do przygotowania drewna opałowego, ale tu nie widzę. I w takim wypadku też sobie to ogarniemy. Tutaj domek już się postawił, więc bardzo dobrze. A tu jest miejsce, żeby takie coś przygotować, o ile damy radę. Production, woodshed.
O, ty niedobry, ty. Poważnie mi takie rzeczy będziesz tu robił, chocki klocki, no. No jak tak można, no. To jest takie dobre miejsce, kurde. No to nic, dobrze, to inaczej. To inaczej. Tutaj puścimy kawałek drogi. Tutaj sobie ją wykręcimy. Jeszcze troszkę, o. I jeszcze troszkę, no nie wstydź się. I teraz tak, po pierwsze podłączymy sobie ten domek. Elegancko. I gdzieś tutaj, przede wszystkim te drzewa do wycięcia. I gdzieś tutaj ten woodshed, to przygotowanie tego drewna opałowego musi stanąć. Tylko teraz pytanie, gdzie? Gdzie by to dało radę postawić? Tutaj może? O, tam się chciało, widziałem. O, to by mogło być. Dobrze, to by mogło być. Co prawda nie jest to tak, jak bym sobie tego życzył, ale no lepszy rys niż nic. No to zrobimy w ten sposób. Natomiast zaraz za nim myślę, że skład na drewno to dobry pomysł, nie? Więc niech i tak będzie. Co prawda nawet dwa mógłbym dać, o, co by nie zabrakło. No i dobra, niech sobie tam dziergają. No kuźwa, dawaj to na priorytet. Siusiolu jeden ty. Desek zabrakło, słuchajcie. Jak tutaj wygląda sytuacja? O, no w końcu się zabrali za to pole, no. Bardzo dobrze. Tu by trzeba było jeszcze ogarnąć kwestię krów. I myślę, że można to ogarnąć w tym oto miejscu. Dosyć blisko marketplace'u. Także również produkcja jedzenia tutaj będzie znacząca, ale najpierw to ja muszę te drzewka powycinać. Dobra, pyk, cattle ranch. Chyba będziemy teraz tak robić, że na zimę, zimą będziemy te krowy wybijać. A później tak połowę z nich, nie? A potem niech się tam rozmnażają. Dobra. O, rewelacja. Tutaj studnia jest od razu, więc nie ma problemu. Tu zwierzyna sobie chodzi. Tu mamy zielarza. To też powinno pomóc. Znaczy zielarza, zbieracza bardziej, o, ten desek. Natomiast my tutaj jeszcze... Herbalist Hub, o. Tak proponowaliście, żeby to zrobić, tylko ja bym to postawił tam, gdzie domy mieszkalne. To jest tak trochę... Ciężko, kurczę, znaleźć miejsce tutaj. No to byłoby dobre miejsce, tylko no właśnie, ty... Siusiole mi tak załatwili sprawę. No dobrze, niech sobie stoi tutaj. Trudno się mówi. Niedaleko krów. Nie wiem, co będą leczyć, ale... Dobra, tutaj magazyn. Mamy pełny, trzeba będzie ogarnąć temat zwiększenia jakby... limitów. Natomiast to jeszcze nie teraz. To może kiedy indziej zrobię. No, rozwija się wiocha, no. Za moment będzie jesień. A jak tam zapasy? Czy jakieś już zapasy? O, coś już jest, słuchajcie. Coś już jest. Polo ściapciane na różne te spichlerze. Zamiast to wszystko trzymać w jednym, a... O! O to mi chodzi właśnie. No i dobra, słuchajcie, i teraz rzecz jest tego typu, że mamy 3 młyny, 8 spichlerzy, mnóstwo pól z pszenicą. Nie wiem, czy tyle wystarczy, czy nie wystarczy.
jak to ma funkcjonować. Jak na razie, no, jest jak jest, tak? Spichlerzy może trochę za mało jest. Jakby tak popatrzeć na to, to może za mało tych spichlerzy, ale to poczekam na wasze komentarze, co wy sądzicie o tym, bo 8 spichlerzy na 2, 4, 6, 8 na 10 pól pszenicy, nie? Może być mało. O kurde, tam kogoś brakło do pracy. Co to się tam, auto replace nie zadziałał? Tu w marketplace jest. Ewentualnie, bo to chyba się dopiero co wybudowało. A, ja zapomniałem, że tutaj jeszcze trzeba światło dać. No, patrzcie. Dobra, to damy w ten oto sposób. Jak na razie. Dlatego, że nie wiem, czy przypadkiem tutaj jeszcze domy nie staną, albo jakieś inne budynki. Niemniej jednak tutaj to światło jest, tylko... No właśnie. O, ale dobrze, że tu jesteśmy, drodzy Państwo, ze względu na fakt, iż, bo ponieważ tu mamy woodshed i tu by można było również dać magazyn drewna. Więc od razu tutaj dostawimy dwa, żeby mieli. To będzie jeden. Mogłem to shiftem zrobić. I to będzie drugi. O, no i żeby tam sobie mieli. Jak kurczaczki przepełnione, no dobra. No i ten magazyn też przepełniony. Krowieczki też przepełnione, elegancko. Dobrze, to jest myśliweczek. A czy ja mogę tutaj chatkę zbieracza dać? Czy jakby to tutaj miało funkcjonować? No szczerze, to się za bardzo nie opłaca. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś. Nie no, kompletny niewypał. To maksimum, co mogę tutaj wyłuskać. No ale to widzieliśmy, co wchodzi w okręg, nie? Czy w okrąg? Wszystko jedno. Może tutaj chatka zbieracza? Zabudowałem to, kurde, felek. Tutaj w sumie też 75, to jak tak, to ja tutaj wolę postawić. Oho! Dobra, wybieramy to. Dawaj mi tę chatkę zbieracza. Tutaj ją sobie postawię. O, tu nawet więcej, czekajcie, 87%. To jasne, że tutaj chcę. I bardzo dobrze. Niech i tak będzie. O, tam się już wybudowało, więc musimy przypisać ludzi. Czyli tak, tutaj herbalist hub, jak sobie zielasz, ogarnia temat i tutaj, proszę uprzejmie. Mamy 18 punktów, więc możemy, słuchajcie, wykupić sobie oczywiście perka w drzewku życia. I to jest ten, o którym mówiłem, proszę uprzejmie. 4 punkty mi zostały. Co mogę z tymi 4 punktami zrobić? Tak, możemy to zrobić. Ciuchy, tak? Produkowane 5% szybciej. Marketer... Dobra, marketera możemy przyspieszyć. Nie ma problemu. No i dobra. I po punktach. Także tak to wygląda, drodzy Państwo. No i... W tej chwili... Musimy czekać. Tutaj krowy oczywiście jak najbardziej, już dyszka jest, elegancko. Tutaj można by jeszcze łowce dać hut i hunting hut. No proszę bardzo, 100%. To aż grzech nie dać.
to bym jeszcze tylko przedłużył tę drogę. I podłączyłbym... Nie tak chciałem. I podłączyłbym tutaj w ten sposób. A oczywiście jeszcze oświetlenie. Co by nie było tak ciemno. No i tyle. I jak na razie czekamy. Co to kuźwa? Ty, no już żeście wybudowali normalnie. Wy dzisiaj przechodzicie swoją matkę, naprawdę. Co to tak szybko? Dobra. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was i zobaczcie, ile mamy żarcia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.